Rozmowa dnia. Witam Panie Michała Jędryka, w naszym studiu Pan Marcin Sypniewski, polityk Konfederacji, wiceprezes Partii Wolność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na kogo zagłosuje w końcu Krzysztof Bosak? Bo y, po wywiadzie, którego udzielił Radio RMF, tak właściwie nie do końca jesteśmy pewni, bo y, powiedział, że nie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, ale nie zaprzeczył, że zagłosuje na, na Andrzeja Dudę. Krzysztof Bosak prostował e, to, tą opinię, która się pojawia, pojawiła po wywiadzie e, i no, nie wskazał na kogo zagłosuje, powiedział jedynie, że odda ważny głos. E, podobnie cała konfederacja też w wydanym Stanowisko, oświadczyła, że nie popiera żadnego z kandydatów. My nie narzucamy swoim wyborcom, na kogo mają zagłosować w drugiej turze. Nasi wyborcy są bardzo mądrzy, inteligentni, potrafili być przy nas i głosować na nas pomimo blokady medialnej, pomimo. Pomimo nagonki medialnej, i potrafią niewątpliwie sami zdecydować, który z tych kandydatów jest mniejszym złem dla Polski. No, ja, oczywiście, wierzę w to, w mądrość wyborców Konfederacji, ale ta sytuacja się zrobiła taka bardzo zabawna, bo powstały nawet memy, na których Rafał Trzaskowski mówi czołem Wielkiej Polsce. To oczywiście pewna przesada, ale, ale coś w tym jest, że, że usiłuje się te, w tej chwili pozyskać niezależnie od pewnych wyborów ideowych wyborców Konfederacji. Federacji. Czy te wybory ideowe jeszcze mają znaczenie, czy już nie? To prawda, to wyborcy Konfederacji prawdopodobnie zdecydują, kto wygra drugą turę wyborów prezydenckich. Natomiast zgadzam się z tym, że te zabiegi podejmowane przez prezydenta Dudę czy przez Rafała Trzaskowskiego są dosyć sztuczne i robią się już trochę śmieszne, bo jeżeli z jednej strony właśnie widzimy zmianę języka Rafała Trzaskowskiego, a z drugiej strony wczoraj widziałem też reklamę wyborczą prezydenta Dudy, który jest przedstawiany jako prezydent niskich pod... Podatków, tylko, że mm, prezydent podpisał no, kilkanaście ustaw wprowadzających takie niskie podatki, nowe. I y, tu wyborcy Konfederacji pewnie też tego nie zapomną. E, także no, ta walka o elektorat, jak na razie, dosyć wygląda sztucznie. I tutaj y, nie wierzę zbytnio w te deklaracje składane naszym wyborcom do tej pory przez obu kandydatów. No, jeden z publicystów na Facebooku napisał taki: y, y, taka dyskusja powstała, że y, Obecna sytuacja y, trochę przypomina tonący okręt, z którego wyskakuje się do szalup. Natomiast y, y, też można zapytać, co z okrętem? I na to, na to pytanie padła odpowiedź: No, okręt przejęli piraci. Czy rzeczywiście możemy y, w taką retorykę wejść? No, to dosyć, dosyć barwne porównanie. Natomiast no, widać, że będzie bardzo zacięta walka o głosy przed tą drugą turą. I to też powoduje takie zabieranie. Biegi, to jest absolutnie naturalne i wypada się jedynie no, cieszyć z tego, że to Konfederacja, a nie Lewica jest tą siłą polityczną, która będzie decydować o głosach, o zwycięstwie w drugiej turze, gdyż inaczej byśmy mieli zupełnie inną retorykę i odwoływanie się do tej całej ideologii lewicowej, która no, jest nam bardzo odległa. No dobrze, ale walka walką i retoryka retoryką, a co z Polską? Bo czy rzeczywiście nie ma takich problemów, które są ponad Retoryką. Na przykład yy, mówi się o tym, że yy, jednak elektorat Platformy Obywatelskiej, czy, czy sama polityka Platformy Obywatelskiej, to bardziej polityka ciążąca ku Niemcom i Zjednoczonej Europie. Z drugiej strony polityka prawa i sprawiedliwości yy, ciążąca ku takiej koncepcji geopolitycznej, yy, zrobienia yy, międzymorza czy trójmorza. Yy, I teraz pytanie, czy, czy rzeczywiście w tej kampanii te problemy, już poszły w cięć. one się nie liczą, liczy się tylko retoryka kto kogo pozyska. No, żaden z tych głównych kandydatów niestety zbytnio nie wspominał o tych problemach, chociażby o których pan redaktor mówi i zgadzam się z tym całkowicie, że w tej kampanii w ogóle nie mówiono o poważnych sprawach. Krzysztof Bosak był tak naprawdę jedynym kandydatem, który merytorycznie prezentował swój program. Natomiast niestety w drugiej turze jesteśmy skazani znowu na wybrumniejszego zła i przez całą już kampanię, która miała miejsce do tej pory, obserwowaliśmy też spór między platformą i pisem i ten spór jest jałowy i on nie porusza żadnych ważnych problemów dla Polski. Tu chodzi tylko o emocje i o to samo będzie pewnie chodzić w nadchodzących dniach. No to w takim razie, bo Pan mówił, mniejsze zło, większe zło, a co jest tym wielkim złem, a co jest tym dobrem dla Polski? Ja zawsze wolę głosować na większe dobro i o to też apelowaliśmy przed pierwszą turą, że żeby w końcu Polacy mieli wybór większego dobra w drugiej turze. Niestety stało się inaczej i znowu jesteśmy skazani na wybór mniejszego Zła i tutaj myślę, że zarówno nasi wyborcy, jak i w ogóle wyborcy tych kandydatów, którzy już odpadli, czy nowi, którzy nie byli w ogóle w pierwszej turze yy, wyborczej, muszą no, sami zastanowić się, który z tych kandydatów jest mniejszym złem, bo każdy ma inne kryteria i też odpowiedzieć na takie pytanie, no, które też, też, też często pada: czy yy, dobre jest to, żeby jedna partia sprawowała całość władzy w Polsce i mogła Przeprowadzać swój program, czy też jest to zła sytuacja i grozi jakimś zanikiem w ogóle demokracji? Czyli myśli pan, że nie ma w Polsce jakiegoś konfliktu cywilizacyjnego, jakiegoś konfliktu zasadniczego, zasadnicze wartości, tylko każdy może wybrać swoje. Oczywiście, że jest problem cywilizacyjny, ale podobnie jak na całym świecie, on jest związany głównie z tymi hasłami lewicowymi, które prowadzą do zmniejszenia roli rodziny czy tradycyjnych wartości, i Konfederacja zawsze stoi w obronie tych wartości. Natomiast z jednej strony mamy platformę, która popiera, przynajmniej sprawując rządy w stolicy, takie zachowania, takie idee, a z drugiej strony prawo i sprawiedliwość, które przez ostatnie pięć lat nie zrobiło zbyt wiele, żeby przeciwstawić się temu pochodowi lewicy. No właśnie, w tej chwili nie byłaby jakaś szansa, żeby ponegocjować, z, powiedzmy, obronę pewnych rzeczy, których nie udało się do tej pory przeprowadzić. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że Konfederacja poprze tego czy innego kandydata, ale za to i za to. Ja się nie czuję uprawniony i myślę, że żaden z liderów konfederacji nie czuje się uprawniony do tego, żeby kupczyć głosami wyborców, natomiast w tej chwili no, prawo i sprawiedliwość ma okazję, skoro przez pięć lat nie udało się chociażby zająć projektami obywatelskimi ustaw na poważnie, które były składane, które miały na celu ochronę życia czy ochronę Polski przed roszczeniami z ustawy 447, żeby zająć się tym, przecież ustawę można uchwalić w jeden dzień i zabiegać w ten sposób o elektorat konfederacji. To nie my będziemy prowadzić kampanię prezydenta Dudy czy Rafała Trzaskowskiego, to prezydent Duda i Rafał Trzaskowski powinni starać się o naszych wyborców w inny sposób niż tylko przez puste obietnice. A jak pan przewiduje, jaka będzie Polska w przypadku wygranej Andrzeja Dudy, a jaka będzie w przypadku Rafała Trzaskowskiego? Myślę, że ogólnie jest to bardzo niewielka różnica. My wielokrotnie, jako Konfederacja, zwracaliśmy uwagę na to, że platforma odpisu nie różni się zbyt bardzo. I w związku z tym ta Polska zasadniczo się nie zmieni. Niestety. To wszystko, co teraz obserwujemy, ten kryzys polityczny, również kryzys gospodarczy pogłębiony walką z koronawirusem, on jest efektem rządów i jednej i drugiej partii. Jedna i druga partia nie zrobiły nic przez ostatnie lata, żeby zająć się głównymi problemami Polaków. Co więcej, nawet nie poruszają tych kwestii w kampaniach i wątpię, żeby tutaj zwycięstwo jednej czy drugiej osoby coś zmieniło. A czy nie będzie tak, że w przypadku y, y, zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego będzie po prostu większy chaos w Polsce, bo będzie y, większa, większy konflikt polityczny, który y, trudno nawet przewidzieć, do jakich rozmiarów może wzrosnąć? No, podejrzewam, że ten konflikt będzie istniał niezależnie od tego, czy Rafał Trzaskowski wygra, czy nie, dlatego że w interesie Platformy i PiSu jest ciągła walka między sobą, bo w ten sposób. Zdobywają więcej głosów w wyborach. Natomiast no, to jak mówiłem wcześniej, wyborcy, ci, którzy nie mają w tej chwili jeszcze określonych preferencji, którzy w pierwszej turze zachowali się inaczej, to mają w tej chwili wybór, czy Uważają, że całość władzy powinna się skupić w jednej partii, w jednych rękach, czy też uważają, że jest to złe zjawisko? I to podejrzewam będzie główne pytanie, na które każdy idący do, na drugą turę wyborów będzie musiał odpowiedzieć. Taki francuski pisarz polityczny i również działacz polityczny Charles Morin, działający na początku XX wieku, lansował takie hasło: Nie ma wroga na prawicy. Czy jest to ono panu bliskie? Uh... Myślę, że to jest bardzo dobre hasło, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, środowiska prawicowe mają żal do Prawa i Sprawiedliwości, do prezydenta Dudy, że przez te ostatnie pięć lat tej prawicy nie było zbyt wiele. Widać to było chociażby podczas głosowań nad tarczą antykryzysową. Wiele poprawek Konfederacji zostało odrzuconych głosami Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy. I rząd PiSu nie traktował Konfederacji czy naszych wyborców nigdy poważnie. Wręcz przeciwnie byliśmy obrzucani obelgami w telewizji wizji publicznej chociażby. I z drugiej strony trzeba spojrzeć nie, nie też na praktykę. Nie pozostawaliście dłużni. No, nie pozostawaliśmy dłużni, natomiast z drugiej strony trzeba też spojrzeć na praktykę rządów. No, jeżeli chodzi o te sprawy najważniejsze dla wartości, czyli ochronę życia czy walkę z ideologią LGBT, to nie zostało zrobione nic. Nadal te organizacje są finansowane z budżetów, mają taką możliwość. Nie muszą nawet ujawniać źródeł dochodów nadal nie zajęto się obywatelskim projektem dotyczącym ochrony życia. Wniosek leży też w Trybunale Konstytucyjnym od lat i nic w tej sprawie nie zrobiono od wielu wielu miesięcy. Także trudno tutaj mówić o tym, że nie ma wroga na prawicy. Najpierw trzeba tą prawicę rzeczywiście po stronie pisu zobaczyć. Marcin Sypniewski, polityk Konfederacji, wiceprezes partii Wolność był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.